Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpy, to jest już 21 odcinek z Gothica 2 Noc Kruka. Ostatnio żeśmy się nauczyli nieco alchemii u niejakiego Ignaza, dzięki czemu możemy teraz robić podstawowe mikstury many, jak i leczenia. Mikstury leczenia, ile ich mogę sporządzić? O, proszę. Uważam. Tylko szkoda, że nie mogę kilka naraz. O, mogę? Dobra, to sobie wszystko uważymy. Pobawimy się trochę w alchemię. Będziemy mieć pewnie sporo tego. Już za mało składników, super. Musiałbym trochę iść roślin pozbierać. Ale nie wiem. A, za mało składników, czyli dupa, już sobie nie porobię miksturek. Ale niemniej jednak mam jakiś mały zapasik. Kurde. Co jest manum? Co by mogłoby mi manę zwiększyć? Musiałbym iść trochę chwastów pozbierać. Czyli roślin. Więc po mojemu chwastów. On po prostu za dużo. Ja bym dalej się zajął sprawą zaginionymi ludźmi. Może on coś będzie. Co cię sprowadza do tej biednej dzielnicy? Czego tu szukasz? Tylko się rozglądam. Ha, więc lepiej, żeby nikt cię nie złapał na tym całym rozglądaniu. Wygląda na to, że mamy w mieście kilku złodziei, którzy okradają bogaczy. Straż miejska przetrząsnęła ostatnio dzielnicę portową, ale nie udało im się niczego znaleźć. Bardzo dziwne. Pracuje niemal przez cały dzień. Kurde. No to lipa. Lipa. Doprawdy? Ty nic nie wiesz o tych zaginionych ludziach, ludach. Może ktoś będzie wiedział tej dzielnicy portowej. Komu tego nie powtarzaj. No ktoś na pewno musi wiedzieć, ludzie, no. Hej, ty. On coś wie. Naprawdę sama widziała. Nie. Gówno. Nic nie wie. On też nic nie wie. A ten typo. Hej, ty. Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. Wiadomo. Czemu się tak strasznie spieszysz? Wkrótce przybędą orkowie i spalą to miasto. Dura. Czemu tak sądzisz? A nie zauważyłeś tych wszystkich paladynów? Jak sądzisz, co oni tutaj robią? Powiem ci, przybyli tutaj, bo wkrótce rozpocznie się atak orków. Będzie gorąco. A to tylko gadanie. Czy mogę ci jakoś pomóc? Oczywiście. Spróbuj się dowiedzieć, co planują paladyni. Jestem ciekaw, po co tu przybyli. Muszę wiedzieć, czy orkowie faktycznie zamierzają zaatakować. A jeśli tak, to w jakiej odległości od miasta się znajdują? Jeden z tych śmierdzieli podobno pojawił się tuż za miastem. A już nie żyje. Po prostu dowiedz się tyle, ile możesz. Chcę wiedzieć, ile mam jeszcze czasu na dokończenie budowy okrętu. Spokojnie. Wiem, co tu robią paladyni. Naprawdę? Powiedz! Paladyni nie przybyli tutaj dlatego, że spodziewają się ataku orków. Ich celem jest zdobycie magicznej rudy z Górniczej Doliny. Kiedy tylko ją zdobędą, powrócą na kontynent. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj mi znać. Jasne. Wiedzieć lepiej. O tym było wiadomo. Czemu nie możesz dokończyć budowy statku? Oho, mamy tysiące problemów. Kadłub wciąż jeszcze niestabilny. Brakuje wielu elementów. Niestety, nie mam już pieniędzy na zakup nowych materiałów. A w ostatniej dostawie pełno było korników. Moi chłopcy też nie pracują zbyt produktywnie. Jednemu zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby statek był szybki. Drugi najbardziej przejmuje się figurą dziobową. Jakbyśmy nie mieli ważniejszych problemów. Do tego zaginął ostatnio jeden z moich robotników. Boję się, że może to spowodować dalsze opóźnienia. Zaginął jeden z twoich pracowników?
Tak, niejaki Monty zniknął bez śladu. Pewnie ten obibok siedzi teraz na jakiejś farmie i cieszy się życiem. Nie trzeba było mu płacić z góry. Kiedy ostatnio widziałeś Montiego? Od 2 dni nie przychodzi do pracy! Powinien był wiedzieć. Podobno nie on jeden zaginął. Tak, i tutaj zaczyna się cały problem. Rybak Farim wspomniał, że zapodział się gdzieś również jego znajomy William. Założę się, że stoją za tym orkowie. Aha, to przecież fajnie. Gdzie znajdę tego Farima? To rybak, więc pewnie gdzieś przy magazynie paladynów. Głowy jednak nie dam. Nic się nie zmieni. Jasne. A dobra, dobra. To poszukamy jeszcze informacji odnośnie zagrożeń, po co tak naprawdę przybili ci paladyni, jaki jest ich cel działania. A my jeszcze się zbierzemy do tego rybaka Farima, zjem sobie coś. Tak trochę dziwnie mi chodzić z niepełnym paskiem życia. Kurde, ale many sobie nie uzupełnię. Dzisiaj chyba raczej nie będziemy się bawić magią. Nie rozumiem w ogóle, więc jakoś może sobie odstawię. Dzisiaj bardziej będziemy chodzić po tym mieście i rozmawiać. I będziemy zyskiwać jakieś doświadczenie, informacje na temat zaginionych. Takie pierdółki misje. A nas tu mogą się gdzieś czaić te muszelki. Kurde, zapomniałem tego Skype'a wyciszyć. Dlatego ja zrobię znowu cięcie, bo jak ja zwykle zapominam. Okej, okay, już jestem po cięciu. No nie, no ja ciągle mam sklerozę do wyłączenia Skype'a. Ale dobra. O, to jakaś muszelka jest właśnie. Chciałem zabrać, ale żebym się zaślizgiwał. Tu jeszcze gdzieś powinny być jakieś muszle. O, proszę, jest. Zaraz je otworzymy i sprawdzimy. I sorki, że dopiero teraz nagrywam, ale kurczę, spało mi się tak fajnie do godziny 12 i po prostu nie wiem, no nigdy nie byłem tak wyspany jak dzisiaj, powiem wam szczerze. Dlatego chyba będę miał dużo energii do nagrywania. Nie wiem jak dużo, ale na pewno sporo. Gdzie ten rybak? Gdzie ten rybak? Ej! A ten jeszcze śpi. Jaki skandal, a to jeszcze go okradnę. Proszę. Wstawać mi tu, kurde. Hej, ty! Dzień dobry. O, może go jeszcze okradniemy. Dzięki. Tam jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Spokojnie. Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? No to ci pomożemy. Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Rozmawiałeś o tym z paladynami? Żartujesz chyba. A co ich obchodzi, że taki chudopachołek jak ja ma problemy ze strażą? Tak. Może będę mógł ci jakoś pomóc? Bo ja wiem. Musiałbyś znać kogoś w straży, znam, kto ma dojście do paladynu. Oczywiście, sami paladyni raczej nie kupią ode mnie ryb. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, idziemy. Tutaj mamy najbliższego strażnika miejskiego, Martina, i on raczej powinien jakoś pomóc w tej kwestii. Bo innego strażnika raczej tu nie mamy. Hej, ty! Co to za miejsce? Jesteś w magazynie królewskich... Dobra, to nieważne. Zrobiłbym to inaczej. Nie możesz mi sprzedać czegoś z rzeczy paladynów? Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem.
całkowicie wygrać. Masz to. Rybak Farim ma problemy ze strażą miejską. Cały czas go okradają. Czemu powinienem się tym przejmować? Cieszysz się szacunkiem paladynów. Farim potrzebuje twojej ochrony. Z chęcią odda ci w zamian część tego, co wyłowi. Już wiem, o co ci chodzi. Ryby. Jakbym nie miał dość innych problemów. Powiedz swojemu koleżce, żeby się ze mną spotkał. Chcę dokładnie wiedzieć, o co chodzi z tą strażą miejską. Zajmę się tym. Koleżka. Stuknij się trochę w łebę. Koleżka. Pomyleni są ci strażnicy i paladyni, jednak razem wzięci. Z Hagenem na czele. Wiem już, jak rozwiązać twoje problemy. Zamieniam się w słuch. Martin, kwatermistrz paladynów, powiedział, że chętnie wysłucha twojej skargi. Myślisz, że powie strażnikom, by zostawili mnie w spokoju? Tak powiedział. Dobrze, wielkie dzięki. Niestety nie mogę ci się odwdzięczyć, chociaż... Ten dziwny, błękitny kamień znalazłem kiedyś na wyspie w pobliżu Korinis. Nie sądzę, by był wiele wart, ale ktoś taki jak ty na pewno znajdzie dla niego zastosowanie. Aha, akwamaryn, super. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych ludziach? Mój kumpel William zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. I do czego to doprowadziło? Pewnego dnia nie przyszedł do pracy i od tego czasu nikt go już nie widział. William też zaginął? Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami zdrowo mu odbijało. Nie powinien był się bratać z tymi obwiesiami. Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Nie dalej jak kilka dni temu. Może po prostu wypłynął na połów? Niemożliwe. Jego łódź jest wciąż zacumowana na przystani. A co takiego robił? William chyba kręcił jakieś lewe interesy z tymi rzezimieszkami. Sądzę, że sprzedawał im jakieś nielegalne towary. Co masz na myśli? Nie wiem, kim są, ani czego szukają w Korinis. Wiem tylko, gdzie się spotykali z Williamem. Widziałem go tam tylko raz, i to przypadkiem, podczas łowienia ryb. Gdzie się spotykali? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. Można się tam dostać wpław lub łódką. W zatoce znajduje się plaża, na której widziałem tych przemytników. Jestem pewien, że prędzej czy później wróci do domu. Nie sądzę. Zbyt długo już go nie ma. Boję się, że któregoś dnia morze wyrzuci na brzeg jego ciało. Chyba usłyszałem już wystarczająco wiele. Nie przejmuj się tym. Wątpię, byś go znalazł. Dobra. Czyli znowu musimy popłynąć na jakąś zatokę. What the fuck? A temu rycerzowi to chyba się jakoś śpieszy, kurde. Lol. Dobra, to było dziwne. Tak nagle paladynowi, kurczę, śpieszna z robotą. Pierwszy raz widzę biegnącego paladyna bez broni w ręku. Ale okej, okej. To są takie rzeczy. To tajemnica. Niektórzy nie znają. To jest gothic, my tego nie ogarniemy. Znaczy, że tak już jest ogarnięty do końca. Przejdziemy się na tą zatokę. Tam chyba jest ten pirat cały czas. Więc możemy sobie popłynąć tam w pław, porozmawiać sobie z nim. A przecież jak ostatnio gadałem z tym Gregiem, to on coś mówił o jakimś Dexterze. Więc może on nam wskaże drogę i po prostu doprowadzi mnie do tego bandyty. Może w końcu coś zrobimy pożytecznego. No ale to się wszystko jeszcze może okazać. Okej, jesteśmy sobie już tu. Tam jest jakaś wieża. Z tego co ja widzę. O proszę. Nie, latarnia bardzo nie wieża, ale okej. Dobra, i chyba tu jeszcze. O, jakaś muszelka. Zapomniałem w ogóle otworzyć tych muszelek. Muszę je teraz pootwierać. Nic tu nie ma. Ale. Ostryka. Siarka. Nic tu nie ma.
Lipa. 50% straconych, 50% uzyskanych. A. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta. I coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie, wożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Ta, jasne. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Co to za oni? No właśnie. Bandyci! A kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie. I działają nie tylko w pobliżu Korinis. Bandyci mówią mi niewiele. Mów konkretnie. Imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herszt? A szlak by to trafił, pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Nie mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? Tak, mam. Mam tu taką mapę. Może być? Może. Zaznaczę ci, gdzie znaleźć tego człowieka. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. Proszę, oto twoja mapa. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej przystani. Nie. Jaki typo. Ale przynajmniej mamy położenie. I gdzie ten Dexter jest cały? O kurde, ale na czarno? Nie mogło być na czerwono, ale okej. A, czyli tutaj jest mniej więcej ten Dureń Dexter. No to mamy kawał drogi. Ja bym się tam przeszedł. Powiem tak. Nie no, albo dziś, albo w tym odcinku, albo w następnym zajmiemy się już tym Dexterem. Ale wiem, że on, jak go tam dorwiemy i zabijemy, to on zakończy naszą misję Zaginieni Ludzie. I tym samym będziemy... Wow, już myślałem, że się zabije. Człowieku, Bezio, nie strasz ludzi. Bo naprawdę, to nie było przyjemne. Nie wiem, dzisiaj postaram się o krótszy odcinek. W następnym odcinku myślę, że już będziemy mogli stawić czoła Dexterowi. Dlatego jeszcze pójdziemy jeszcze załatwić tą sprawę z tymi informacjami na temat paladynów. W ogóle jakie mam jeszcze zadania? Informacje dla Garbella, Zaginieni Ludzie, to już zrobię za chwilę. Lucia, sprawa Fernanda. A właśnie, ten Fernando to już pewnie kibluje, założę się. Dowody, dobra. To jeszcze zrobimy te informacje dla Garbella. To musimy iść do jednego ze strażników miejskich. Ja akurat wszystko wiem. I do przywódcy straży miejskich. I oni mają informacje, bo już od Lorda Hagena wyciągnęliśmy wszystkie możliwe informacje. Porozmawialiśmy z nim w 15 odcinku. To mniej więcej już wiem, co i jak, co oni tu robią, jaki jest ich cel, misja, działania. Dobra, możemy rozmawiać z tym strażnikiem. Hej. Proszę. Hej, co słychać? Póki paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań, mogę się spokojnie odprężyć i wypić kilka piwek. Czegoż więcej można pragnąć? Pracujesz dla paladynów? Tak. Donoszę im o sytuacji w mieście. W tej chwili jest wyjątkowo spokojnie. No to ja już wiem. Sorry. No właśnie, jak Się mają sprawy z orkami?
Nie ma się czym martwić. Paladyni i my, strażnicy miejscy, panujemy nad wszystkim. Ta jasne. Idź lepiej do domu i pozwól nam w spokoju wypełniać nasze obowiązki. Strzeżemy miasta i jego obywateli. Pijany toś ty jest. Może jeszcze jedno piwko? Jasne! Chętnie się jeszcze napiję. Przynieś jedno! Okej. Okay. Słuchajcie, słuchajcie, od chwili obecnej, Lord And... Wszyscy mieszkańcy, którzy... Fajnie, że jak coś podnoszę, to ten Dekl przestaje mówić ekstra. Hej! Masz to piwko. Może jeszcze jedno piwko? Nie ma nic lepszego niż chłodny porter. Jasne. Na zdrówko. Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. O, tak, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego zagrożenia dla miasta. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeciśnie. A jeszcze jedno? Może jeszcze jedno piwko? Nigdy nie odmawiam piwa. Łopie, ty idź się lecz, kurde, do AA. Podobno zauważono za miastem orka. Tak, jasne. Wielki, niebezpieczny ork. Prawdziwe monstrum. Na pewno zaatakuje miasto. Posłuchaj no. Nakopiemy mu do tego tłustego orkowego tyłka, jeśli tylko zbliży się do miasta. Rozumiesz? Rozumiem. Jeszcze jedno? Może jeszcze jedno piwko? Smakowite, zimne piwo. Absolutnie najlepsze. Strażnik miejski, kurde. Najpierw niech się leczy, a potem do straży wstępuje. Co? Nieczęsto spotyka się kogoś, kto stawia piwo. Jesteś w porządku. Tak, wiem. O, dobra. To już zać. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz zamknij się, herojcie, ty pieprzony. La 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 la. Kurde, nie słucham cię. Dobra, tu trenują cepami ci mistrzowie. Ja w ogóle byłem u Lorda Andre, tylko chyba dwa razy. Chcę ode... W ogóle nie, nic nie mogę, kurde. Co do tych zaginionych, odpuść sobie wreszcie tę sprawę. Mam inne rzeczy na głowie. Dobra. Co robicie w mieście? Nasze zadanie jest tajne. Mogę cię tylko zapewnić, że nic nie grozi mieszkańcom miasta. Nie musisz się martwić. Aha, czyli się niczego nie dowiem. Ale głupio. Jak wygląda sytuacja w mieście? Wszystko jest pod kontrolą. Aha, dobra, dobra. No to gówno się dowiem od Andre. Cholera. Przecież jestem magiem ognia u licha, no. To takie rzeczy to nawet mag powinien wiedzieć. Czemu oni tu są? Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza. Ale fajnie, że w jedynce nie było paladynów. Skąd byli magowie ognia, kurde? Dopóki ja paladyni. Powiedzcie mi. Skoro oni są inną gildią osobną, a są powiązani z magami ognia i samymi Inosem. Po cholerę oni. Kurde, skacz. Hej. Dobra, porozmawiamy sobie z nim. Mogę ci powiedzieć wcześniej. Mam informacje dotyczące orków. Nie wiadomo już. Słucham. Utknęli w górniczej dolinie i wygląda na to, że już tam pozostaną. Paladyni strzegą przełęczy. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś więcej, daj mi znać. Dobrze, dobrze, dobrze. Co do tego orka za miastem? Jeżeli on tego tak? Nie przejmuj się nim. Straż da sobie radę. Dziękuję za informację. Wygląda na to, że mamy całą masę czasu na ukończenie naszego statku. Tak. Jakaś nagroda? Nic. Ja pieprzę. No to na darmo zrobiłem tą misję. Dobra, to jakie mamy jeszcze misje? Zaginieni ludzie, Lucia, sprawa Fernanda.
Aha, no to on gówno będzie wiedział, a jakieś zepsute. Aha, to są te rzeczy. Kurde. E tam his tym. Kamienne tablice, dobra. Wiecie co? To ja już bym zakończył tu odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A w następnym odcinku będziemy już po prostu szli do kryjówki fortecy bandytów, gdzie zabijemy naszego drogiego Dextera z Gothica pierwszego. On kiedyś był cieniem, ale teraz jest przywódcą bandytów. Ciekawe zajęcie i zawód, nie? Dla takiego gościa jak Dexter. Dobra. Chciałem tu się wspiąć. Chwileczkę. Dobra. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się. Na razie, skokniary! Uiii!